Piłka nożna to obecnie najpopularniejszy sport w naszym kraju. Czy wiecie, gdzie narodził się futbol? Dziś przedstawiam Wam 10 najstarszych istniejących klubów w Polsce. Miejsce 10. Czuwaj Przemyśl. Listę otwiera założony w 1918 roku harcerski klub z Przemyśla. Drużyna obecnie występująca w klasie A największe sukcesy odnosiła w 1950 i 1997 roku, kiedy to rozgrywała mecze w drugiej lidze. Rówieśnikiem klubu jest Wiktoria Jeworzno. Miejsce 9. Błonianka Błonie. Podwarszawski klub z 1917 roku występujący w czwartej lidze. Ekipa nigdy nie odniosła wielkich sukcesów. Ich największym osiągnięciem jest debiut w trzeciej lidze w 1974 roku. W tym samym czasie powstał jeszcze jeden klub – Sarmacja Będzin. Miejsce 8. Legia Warszawa. Wielokrotny mistrz Polski zaczął grać w 1916 roku. Wojskowy klub triumfował w lidze aż 12 razy, zaś Puchar Polski zniósł 18 razy. Miejsce 7. Podgórze Kraków. Pierwszy klub dzielnicowy w Polsce, a zarazem jeden z najstarszych klubów w ogóle. Rozgrywająca mecze od 1913 roku drużyna występuje w lidze okręgowej, choć posiada sekcję piłki nożnej kobiet, które aktualnie walczą w pierwszej lidze. Miejsce 6. Warta Poznań. Założony w 1912 roku klub jest najstarszą ekipą z Poznania. Dwukrotny mistrz Polski znajduje się na 25. miejscu klasyfikacji wszechczasów ekstraklasy. Rówieśnikiem wielkopolskiej drużyny jest Polonia Leszno. Miejsce 5. Polonia Warszawa. Obecnie występująca w trzeciej lidze stołeczna drużyna powstała w 1911 roku. Dwukrotny mistrz Polski może się szczycić tzw. mistrzostwem na zgliszczach Warszawy. Jest to mistrzostwo Polski zdobyte w 1946 roku, po zakończeniu II wojny światowej, lecz przed odbudowaniem stolicy. Miejsce 4. Sandencja Nowy Sącz. Debiutant w Ekstraklasie w sezonie 2017-2018 powstał w 1910 roku. Rówieśnikami Sandencji są Widzew Łódź, Radomiak Radom oraz Resowia Rzeszów. Miejsce 3. Korona Warszawa. 1909 rok był dla polskiej piłki niezwykle bogaty. To wtedy powstała najstarsza warszawska drużyna, obecnie rozgrywająca mecze w klasie A. Jej historia była niezwykle krótka, gdyż zaledwie 13 lat po powstaniu doszło do fuzji z Legią Warszawa. Drużynę reaktywowano po 2 latach jako sekcję piłkarską WTC. Ponadto w 1909 roku powstały Klepardia Kraków, Konkordia Piotrków Trybunalski, Górnik Mysłowice, Polonia Przemyśl, Piast Cieszyn i Tarnowia Tarnów. Miejsce 2. Łódzki Klub Sportowy. Najstarszy istniejący klub łódzki powstał w 1908 roku. W swojej historii 2 razy zdobywał Mistrzostwo Polski oraz raz Puchar Polski. Rówieśnikiem ŁKS-u jest Wisłoka Dębica. Miejsce 1. Najstarszymi istniejącymi klubami w Polsce może się pochwalić Kraków. Tam w 1906 roku powstały Krakowia i Wisła. Obecnie drużyny do dziś pozostają w Ekstraklasie. Mimo podobnej daty założenia, za najstarszy nieprzerwanie istniejący klub uchodzi Krakowia, założona dokładnie 13 czerwca 1906 roku. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!